1963 roku Zarząd Okręgu Opolskiego zarejestrował Wojskowe Koło Filatelistów, które otrzymało numer 33. Powstało, gdy po powrocie z jesiennego poligonu dowództwo udało się na odprawę do sztabu wojskowego okręgu do Wrocławia. Za namową majora Wiesława Staszewskiego, ówczesnego kierownika klubu żołnierskiego, wybór padł na filatelistykę. Chętnych do wstąpienia było wtedy 27 osób. Byli to tylko żołnierze zawodowi. Byli to sami żołnierze zawodowi z dwóch jednostek, 29-37, czyli 37 Pułku Artylerii Haubic oraz jednostki wojskowej 29-75, 2 Dywizjon Rakiet Taktycznych. Pierwszym przewodniczącym został major Castelli Kazimierz, sekretarzem Włodzimierz Szubka, a skarbnikiem Władysław Zybek. Dnia 16 grudnia 1963 roku koło nr 33 dostało oficjalny stempel. Pierwszy zarząd w niezmienionym składzie pracował do 1985 roku. W 1985 roku nowym przewodniczącym został będący tutaj akurat pan kolega Jeziorny Bogdan. A skarbnikiem też tu będący pan Andrzej Krzysztoń, który jest do dnia dzisiejszego i chyba w Polsce najstarszym skarbnikiem, bo od 1963 roku do dnia dzisiejszego. Dzięki aktywności nowego zarządu do koła masowo wstępowali coraz to nowi członkowie. Do koła należeli niejednokrotnie mąż i żona. Wkrótce koło rozrosło się do 153 członków, w tym 25 cywili, czyli członków spoza wojska i 38 pracowników cywilnych wojska. Wiadomo, że w wojsku pracowało dużo pracowników cywilnych, w związku z tym również oni należeli. W 1989 roku doszło do nowych wyborów. Przewodniczącym został Stanisław Kałużyński, czyli prowadzący dzisiaj. W 1993 roku nastąpiła zmiana przewodniczącego i został nim Bolesław Kopczyński. Po kolejnych wyborach przewodniczącym został Lech Wąsikowski. Obaj już nie żyją. A w 2005 roku przewodniczącym ponownie został wybrany Stanisław Kałużyński. Skarbnikiem był i dalej pozostał Andrzej Krzysztoń. Składam na Państwa ręce, czyli pana przewodniczącego, pana sekretarza, nie wiem czy zarząd jest szerszy, to cały zarząd jest. Podziękowania i słowa uznania dla wszystkich filatelistów, którzy przez 50 lat decydowali o losach Waszego koła, tworząc jego bogatą historię. Pół wieku to piękny jubileusz, który dowodzi, że Państwa działalność przyciągała na przestrzeni dziesięcioleci nowe rzesze hobbystów, zostawiając i stare. I to bez względu na ich wiek. Piękna pasja polegająca na zbieraniu znaczków pocztowych jest obok numizmatyki najbardziej upowszechnioną formą kolekcjonerstwa i jak mniemam jeszcze długo taką pozostanie. Liczne inicjatywy ruchu filatelistycznego zmierzające do popularyzowania różnych idei, wydarzeń, osobowości i miejsc, które uwieczniane są w milionach znaczków pocztowych, zasługują na uznanie i szacunek. Dzięki temu współtworzycie historię regionalnej, polskiej i światowej filatelistyki. Ostatnio Poczta Polska wydała z okazji 850-lecia Koźla piękny znaczek okolicznościowy oraz kartki pocztowe upamiętniające zarówno urodziny miasta, jak i obchodzone od wielu lat dni twierdzy Koźle. To piękna pamiątka zarówno dla obecnych kolekcjonerów, jak i dla przyszłych pokoleń. To również świetny sposób na promocję miasta w kraju i za granicą, nie tylko wśród filatelistów. Wiem, że nieustannie inicjujecie podobne akcje, zabiegacie o upamiętnianie na znaczkach i kartkach tego, co w naszej lokalnej historii jest szczególnie istotne. W ten sposób budujecie ów lokalny patriotyzm i sprawiacie, że mieszkańcy jeszcze bardziej utożsamiają się ze swoją małą ojczyzną. I dziękuję Wam za to. Życzę, aby Wasze codzienne zaangażowanie owocowało kolejnymi cennymi inicjatywami, satysfakcją z wykonywanej pracy i dotychczasowych osiągnięć oraz uznaniem mieszkańców naszego miasta i regionu. Wszystkim członkom koła życzę ponadto pogody ducha i optymizmu, aby Wasza organizacja stale się rozwijała, wróciła do tej liczby 150, a zdobyte doświadczenia służyły innym. A szczególnie dziękuję za popularyzację idei pamiętania historii lokalnej. To jest najcenniejsze. Pozwoli Pan, Panie Przewodniczący, że na Pana ręce, to skrócę. Jak już jeszcze raz wszystkiego najlepszego i głos. Proszę Państwa.
Państwa, ja w imieniu pana prezydenta miasta, pana Tomasza Wantuły, w imieniu swoim i wszystkich pracowników, którzy mieli do tej pory przyjemność współpracować z kołem, chcę serdecznie pogratulować tych 50 lat, bo to bardzo dużo i bardzo dużo na pewno w przeciągu tych 50 lat się zdarzyło. Pozwólcie Państwo, że odczytam kilka słów w imieniu pana prezydenta. Szanowny panie, w codziennym biegu życia niewiele mamy czasu na refleksję i podsumowanie tego, co udało nam się dokonać. Jedną z chwil, która pozwala nam zatrzymać się, spojrzeć w przeszłość i pomarzyć o przyszłości, jest właśnie jubileusz. Proszę więc przyjąć najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Wojskowego Koła Filatelistycznego nr 33. Dziękuję wszystkim członkom koła za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju filatelistyki polskiej, a dzięki niej wielu z nas odkryło w sobie pasję kolekcjonowania. Życzę, by kolejne lata działalności obfitowały w dalsze liczne sukcesy, a niegasnąca pasja dawała poczucie zadowolenia i satysfakcji. Serdecznie gratuluję. Andrzej Krzysztoń i jestem skarbnikiem Wojskowego Koła nr 33. Jak pan przewodniczący na wstępie powiedział, wieczny skarbnik ze mnie. Wieczny jak wieczny, ale długo trzymam. Na temat filatelistyki. Jest to na tyle dziedzina, że taki mały niepozorny znaczek, a jest wstęp do encyklopedii, do zasięgnięcia wiadomości, bo przecież znaczki wydaje się o różnych tematach, sportowym, kulturalnym, sławni ludzie, sport, turystyka, przyroda. I jeżeli taki człowiek spojrzy na taki znaczek, zastanawia się, dlaczego ten pan, a nie inny. Dlaczego, co on dlatego zrobił? Dlatego to jest taki wstęp do encyklopedii, żeby poznać treść tego znaczka. Filatelistyka nie ma granic, nie zna granic w zasadzie. Ludzie są pasjonatami, dlatego że coś mają i wówczas cena adekwatnie rośnie zainteresowaniem w zależności od jego nakładu. Ja powiem taką przygodę. 50 lat, niespełna 50 lat temu, na 800-lecie Koźla, sam wysłałem kartkę i list. Wyszły sobie. Pewnie, że one wróciły. Na którejś z kolei wymianie koleżeńskiej podarowałem komuś tamtą kartkę, list też podarowałem. No i po prostu ślad zaniknął. Ja sobie wziąłem coś od niego, no on ode mnie wziął ten ślad, było przewiezione barką. I proszę sobie wyobrazić, że po 50 latach ja jestem na wakacjach i jestem w Niemczech i widzę w sklepie filatelistycznym, przeglądam takie koperty i na jednej z półki, może nie na tej najwyższej i też nie na tej najniższej, ale tej środkowej, widzę swoją kopertę zaadresowaną przeze mnie, mój charakter pisma po 50 latach. Kiedyś ja płaciłem, według nominału było złoty 20, a w tej chwili no niewiele więcej, tylko 12 euro. No to jest już różnica. No musiałem to wziąć dla siebie, czyli sam sobie odkupiłem. Może dlatego jest taka atrakcja. Inna sprawa znowu taka dość ciekawa. I bardzo taka trochę śmieszna. Dwa lata temu robiłem wystawę z okazji 150. rocznicy śmierci świętego Eugeniusza de Mazenu, patrona parafii na Pogorzelcu. Była skromna wystawa, były koperty i stemple okolicznościowe. Proszę sobie wyobrazić, że na dwa dni przed oficjalnym wprowadzeniem tego stempla dzwoni do mnie pan z Poznania, jest posłem, przedstawia się po ugrupowaniu politycznym, co w tej chwili tego nie powiem, bo to nie wypada, żeby mu zrazić, żeby już ten stempel był ostemplowany. Ja mu odpowiedziałem w ten sposób, proszę pana, są takie przepisy, że stempel się dopiero jest ważny w tym dniu emisji. Nie można panu wcześniej tego zrobić. Jestem na poczcie numer 6. Ostatnie dogrywam te szczegóły odnośnie tej wystawy. Jak pani naczelnik dostaje opasłą paczkę, w niej 40 kopert z nominałem listu poleconego i jeden adres do Wiednia. 40 listów. No więc oczywiście były ostemplowane w tym dniu, co był ten stempel i poszły. I jaki jest los ciekawy?
po dwóch latach, bo teraz ja robiąc takie stemple, musiałem wszystkich kolegów udzielić, nie? No i dałem mojemu koledze, naszemu koledze, który mieszka w Niemczech. List poszedł elegancko, podziękował, nawet zadzwonił. Po dwóch latach dzwoni do mnie i mówi, wiesz jakiego ja mam zięcia? Mój zięciu był w Wiedniu i przywiózł mi polską kopertę. Tylko on ją zapłacił 4 euro. A ja mówię, to jak to jest możliwe? Mówi, to ty nie wiedziesz, że ja taką kopertę już dostałem? Takie są ciekawe przypadki, nie?